I to, co dzisiaj Wam chciałem pokazać, to, co w zeszłym tygodniu jakoś nie chciałem się za to zabierać, bo nie miałem ogarnięte, ale się okazuje, że bardzo proste to jest, czyli żeby się dało otwierać tą szufladę i coś, co się nazywa pozami ręki, czyli że bo jak teraz podnosimy ten kubek, czy tam łapiemy za klamkę, czy tutaj łapiemy za szafkę, no to ta dłoń to w ogóle gdzieś widzimy, że ona no nie łapie w rzeczywistości tych drzwi, tylko gdzieś po prostu sobie dryfuje. A nie wiem, czy jak widzieliście, jak podnosiłem ten kubek, to w ogóle dłoń znikała, nie? I kubek sobie lewitował gdziekolwiek. Więc żeby to działało, to się dorabia coś, co się nazywa pozami rąk. No i to też sobie mogę Wam na dzisiaj pokazać, jak to się robi. Przy czym, no, tak średnio Wam się przyda, jak nie macie kasku, no ale jako ciekawostkę mogę pokazać. Szuflady spokojnie Wam zadziałają, otwieranie drzwi niekoniecznie. A, jeszcze pokazywałem w zeszłym tygodniu, jak robić prefaby, po to, żeby jak już drugie drzwi wstawiamy, to żeby one już były oprogramowane i działały, nie? I tak, ja to sobie wyłączam i pierwsze, co chciałem, to jak dodać szuflady, żeby dało się otwierać drzwi albo te drzwi od szafki. To jest taki gotowiec ze SteamVR, nazywa się Circular Drive. A żeby otwierać sobie szafki, to jest coś, co się nazywa Linear Drive. Tylko zanim to zadziała, to tą szafkę trzeba do niej kolajdera dodać, znaczy kolizję. I to robimy w ten sposób, że dodajemy sobie tutaj komponent, który się nazywa. Znaczy ja polecam tak zrobić, że dodajemy Box Collider. I tylko, że jak teraz dodamy ten box collider i ja tutaj wysunę tą szafkę i tu będę chciał coś włożyć do tej szuflady, na przykład ten kubek, to ten kubek mi się zatrzyma na tej szufladzie. W sensie będzie lewitował nad nią, bo to jest, kolizje są w postaci takiego prostopadłych ścian. Dlatego też trzeba te kolizje złożyć z kilku prostopadłych ścianów, czyli tak. Na przykład dotąd i to będzie front. Żeby to lepiej robić, to można tu biurko na przykład ukryć. No i teraz widzę całą szufladę. Tu mamy front i od razu dodajemy kolejny box collider i jego też edytujemy. Mam nadzieję, że dobrze. O, i teraz robimy na przykład to, co jest tą tylnią ścianę. To nie musi być jakoś super dokładnie, no, na oko można to po prostu robić. Nie? Tam, gdzie się kończy część graficzna, to tam ma się kończyć też ta część fizyczna. Tu jest jeden bok tej szuflady i też można sobie wziąć widok jakiś z góry, z lewej, z prawej i wyłączyć sobie perspektywę. To trochę może dokładniej się uda Wam to ustawić. To się chyba gdzieś tutaj kończy. Dobra, jeszcze jeden box collider. No i nie ten, co trzeba zrobić. Można te wyłączyć w ogóle. Dobra, i jeszcze jeden, bo jeszcze musi być spód, żeby tam jak coś wrzucimy, to żeby nie spadło po prostu przez tą szufladę. Czyli tu można widok z boku dać i ten kolejny box collider tu chyba się. No, czyli musimy tą szufladę tak poobstawiać tymi box colliderami, żeby jak coś wpadnie do niej, no to nie wypadnie, ale żeby mogło wpaść, czyli że góra musi być jakby niezasłonięta. Dobra, to mamy. Okej, okay. I tak to biurko możemy z powrotem włączyć. Perspektywę też sobie mogę. I teraz, żeby ta szuflada działała, to tutaj dodajemy sobie coś, co się nazywa Linear Drive. I to jest gotowiec też od SteamVR-u. I jak dodajemy ten Linear Drive, to od razu się dodaje ten Interact Table. To tym się nie przejmujemy, bo po prostu jedno potrzebuje drugiego do działania. I ten Linear Drive ma tutaj coś takiego jak pozycja początkowa i pozycja końcowa. I teraz tak, jak mamy. Tylko do czego ja to dodaję? Nie, no, do biurka dodaję. Cofnęło, cofnęło. Ja mam do szuflady to dodać. Czyli tutaj Linear Drive, ok, jest Interact Table, jest Linear Drive. I ta szuflada ma. Tutaj ma ten moment zamknięcia, jakby w tym miejscu. A musimy mieć też moment, gdzie dokąd ona może wyjechać maksymalnie. I dwa takie punkty musimy jakby mieć na scenie, początkowy i końcowy. To ja tu polecam, bo żeby cokolwiek tutaj edytować, czyli ja bym chciał na przykład teraz, najprościej to zrobić tak, że mamy tą szufladę, to dodajemy tutaj Create Empty Child i tworzy nam się pusty obiekt, który będzie tym punktem początkowym, powiedzmy, ale on nie może się znajdować w szufladzie, bo jak będziemy
Punkt końcowy sobie też ustawimy, że zduplikujemy na przykład ten game object, czyli to będzie start position, a to będzie end position. I tą końcową, powiedzmy, że dotąd da się wysunąć tą szufladę. To jak teraz będę wysuwał szufladę, to też ta końcowa pozycja będzie się wysuwać. I szufladę będzie się dało wysuwać w nieskończoność. No bo te punkty są podczepione do szuflady i ja te punkty muszę wyciągnąć na zewnątrz. Ale nie mogę wyciągnąć na zewnątrz, bo on mi tu mówi, że mogę tylko to zrobić, jak otworzę prefabrykat. Ale ja nie chcę tego oryginalnego prefabrykatu edytować, tylko chcę sobie działać na jakimś nowym. Więc ja już tu robiłem, to ja może to usunę. Nie, nie będę usunął. Zrobię sobie kopię. Czyli ten całe to biurko wstawiamy jako nowy prefabrykat. Przy czym tutaj dobrze już nacisnąć original prefab, żeby on nie był powiązany z tym starym, żebyśmy mogli wszystko edytować. No i tu nam się tworzy taki prefabrykat i teoretycznie, czy mogę już teraz? Nie mogę, ale mogę wejść do edycji. Czyli tu jak kliknę tą strzałkę, to ja edytuję ten prefabrykat w środku. Ja tą początkową i końcową pozycję mogę wyciągnąć nad szufladę, czyli żeby końcowa i początkowa pozycja nie były przyklejone do szuflady. Jedyne, co ja tu teraz muszę zrobić na tej szufladzie, znaczy mam nadzieję, że jedyne, to tak, start position podłączyć do tutaj, do start position, a pozycję końcową tej szuflady do end position. I to już jest teoretycznie wszystko, bo collidery są, tylko któryś mi się wyłączył. I jeszcze na cała szuflada, to robiliśmy na poprzednich zajęciach, że wszystkie elementy, które da się podnieść, interakcje z nimi wchodzić, to ustaliliśmy, że one mają mieć warstwę interactable. Znaczy my tak ją sobie nazwaliśmy, mogła się nazywać jakkolwiek. I chodziło o to, że jak łapaliśmy za klamkę drzwi, to drzwi się otwierały, ale równie dobrze mogłem złapać za całe drzwi, bo one też są interaktywne. Więc tam wyszczególniliśmy, że interaktywne są tylko te obiekty, które mają ten skrypt interactable, który się sam dodaje wszędzie, ale muszą też być na tej warstwie. No i dzięki temu udało się łapać tylko za klamkę. No i w ten sposób zrobiliśmy szufladę teraz. Ja spróbuję to przetestować. Dobra. Czyli jest ta szuflada i czy ona jest interaktywna? Nie jest. Nie wiem czemu nie jest. Zaraz zobaczymy. Aha, już wiem czemu. Wszystkie obiekty takie interaktywne nie mogą mieć tutaj tej własności static. Czyli jak mają się przesuwać, to nie może być tutaj static. I jak coś zmieniacie w prefabie, to klikajcie sobie te wszystkie elementy, które zmienicie w prefabie na scenie, to są zaznaczone takim pogrubionym tutaj fontem. Więc trzeba na nim nacisnąć prawy i apply to prefab, żeby te zmiany były też na prefabrykacie. I szuflada działa. No i ona się wysuwa do tej końcowej pozycji tylko. No i w ten sposób się robi szuflady. Przy czym jedna rzecz jeszcze, jak ja sobie wezmę ten kubek, o, i przesunę sobie, to widzisz, że dzieje się coś takiego, nie? Tak jakby ta szuflada nie działa na kubek. Bo ogólnie te szuflady są teraz robione w taki oszukany sposób trochę. W sensie, że one się fizycznie nie przesuwają, tylko tak jakby są przesuwane tylko graficzne obiekty, powiedzmy, że tak. Nie nadawana jest im siła, tylko pozycja jest ustalana i przez to, że one nie mają siły, to na inne obiekty też nie działają za bardzo. To, żeby to działało, to tutaj dodajemy sobie jeszcze do tej szuflady rigid body, czyli obiekt fizyczny. I na tym obiekcie fizycznym wyłączamy grawitację, bo jakby była grawitacja, to zaraz by nam ta szuflada zaczęła gdzieś spadać i głupio się zachowywać. I włączamy coś, co się nazywa iskinematic, czyli że na tą szufladę nie będą działały inne siły jakby. Znaczy to można sobie też po prostu poeksperymentować. No mi akurat wyszło, że dobrze sobie te dwie grawitacje wyłączyć, tą kinematic włączyć. I teraz jak ja tam się przeniosę i łapię sobie za tą szufladę, dam sobie tutaj kubek, no to jak zasuwając szufladę, no to akurat kubek jest po prostu za duży i wyskoczył. W sensie, że fizyka tego kubka działa, tej szuflady działa mi też na inne obiekty. Więc tak się robi szuflady, jak dodacie rigid body, to będą takie bardziej, no, będą działać na inne obiekty. Dobra, mamy szufladę i
Teraz jeszcze chciałbym po pierwsze ten kubek cały. To on jest za duży. Ja tu sobie skalę trochę zmienię. Znaczy jak sobie. Wy tam sobie po prostu będziecie swoje dodatki jakieś rzucać. Ja akurat wybrałem sobie takie i one skalę mają w cały świat, ale to nieważne. No, da się wszystko, da się oprogramować, dostosować. To, co ja bym tutaj chciał, to tak, żeby ten. Jak podnoszę ten kubek, to żeby oplatała się dłoń wokół tego ucha tego kubka. I tak się najczęściej robi, żeby było bardziej intuicyjnie. Tam to się nazywa taka technika, takie podejście, że dajecie hand presence, czyli obecność dłoni. Czyli że jak coś się łapie, to żeby łapało się tak fizycznie, no, żeby to było wizualnie pokazane, że użytkownik łapie za ucho albo za bok tego kubka. No i my na przykład chcemy, żeby się dało. Jak łapiemy ten kubek, to żeby dłoń oplatała to ucho tutaj. I żeby to dodać, dodajemy SteamVR Skeleton Poser, taki obiekt. Na tym obiekcie musimy stworzyć nową pozę, czyli tu klikamy Create. I ja to sobie nazwę, jak to jest? Cup, tak? Cup Grab Pose. Tylko ja akurat w głównym folderze to tworzę. Może lepiej jakiś folder powinno się stworzyć. Na razie wam tak pokażę po prostu na szybko. Czyli tworzycie taki plik, w którym będzie opisane, jak palce, jak dłoń oplata ten obiekt. I czy to się udało? Akurat teraz się udało. Dobra, bo raz miałem jakiś problem i nie chciało mi to wskoczyć za bardzo. I tu się teraz, nie wiem, czy widzicie, taka dłoń się pojawiła, taki podgląd. I ona jest wyprostowana. I to jest po prostu, że jak teraz złapiemy, to ta dłoń wyląduje w tym miejscu, nie? Nie chcemy, żeby tak było, więc sobie wszystko będziemy zaraz dostosowywać. Tylko najpierw, zanim dostosujemy tą pozę, to pozę referencyjną dobrze sobie wybrać. Jak łapie się kubek, to jest bardzo zbliżone do nie do otwartej dłoni, tylko do takiej złożonej pięści bardziej. Reset to reference pose. Tak. O, i mamy taką pięść. I teraz, jak rozwiniemy ten kubek sobie tutaj, to tu ta poza jest w środku. I cały ten główny obiekt z pozą. Pierwsze co robimy, to sobie właśnie dostosowujemy, żeby ta dłoń ma być tutaj. Obracamy sobie tak, jak powinno być obrócone. Czyli tak, jeszcze to przesuniemy. Oczywiście możecie sobie to według siebie ustawiać. Dobra, to ja muszę jeszcze to obrócić. Tam będzie 45 stopni. I tu sobie zmienię na global. Dobra, uda mi się to jakoś dopasować mniej więcej. Ok, no i powiedzmy, że tak jest mniej więcej dobrze. Może jeszcze tak, o. Dobra, i jak już całą dłoń przesuniecie, to możecie dostosowywać konkretne palce. Czyli jak to porozwijacie sobie, to tam jest tak obiekt SteamVR, tu jest root, że środek jakby tego obiektu. Wrist to jest nadgarstek, no i z nadgarstka kolejne kości wychodzą tej naszej pięści. I ja chcę tutaj do palca wskazującego się dostać i go sobie poobracać. Tylko patrzcie tutaj, właśnie tu klikałem, zmieniałem global na lokal czasami. Jak obracacie, to lepiej, żeby to było lokal, bo wtedy obracacie względem lokalnych jakichś współrzędnych. Czyli ja sobie prostuję trochę ten palec, jego kości. Powiedzmy, że tak i dostosuję to, ta kość, nie ta kość. Ok, no i powiedzmy, że jeszcze kciuk sobie dopasujemy. Tu jest kciuk. Bo to jest angielskie trzymanie kubka teraz. I żeby było angielskie trzymanie kubka, to jeszcze trzeba tutaj sobie wyciągnąć mały palec. O. Nie? O. I to jest, tak się powinno w Anglii pić kawkę. Znaczy herbatkę akurat. Słucham? Nierealistycznie? No, to jest kwestia pobawienia się, żeby to wyglądało jakoś w miarę. No tutaj mi się coś poobracało. No, wszystko można sobie po prostu dostosować. I lepiej, żeby te pozy były,
niż żeby dłoń po prostu znikała. No bo takie jest podejście teraz, że dłonie się robi w ogóle fizyczne, one na przykład nie przenikają ściany, a kiedyś w ogóle cały kontroler przenikał ściany. No i to nie wyglądało zbyt ciekawie. Czyli tak, powiedzmy, że taka poza jest, ok, tam można się jeszcze bawić w nieskończoność. I tak, mamy ten kubek, wracamy do tego kubka, tam gdzie dodaliśmy ten komponent z pozą. Od razu sobie zapisujemy tą pozę. Udało się zapisać? Chyba się udało. Czasami jakieś tutaj błędy u mnie wyskakują. I teraz to jest poza dla prawej ręki. Od razu sobie klikamy tutaj, żeby było dla lewej. Przy czym, żeby nie robić tego od zera dla lewej ręki, to klikamy sobie tutaj skopiuj pozę z prawej ręki do lewej ręki. Klikamy tu overwrite. Tu widzimy on. Jemu się wydaje, że ten obieg jest symetryczny względem tej osi, dlatego ta dłoń jest w tym miejscu. Ale to tą lewą rękę też możemy sobie, tak, lewa, lewa. Czyli możemy sobie złapać za tą lewą rękę. Jakby tu zrobić, żeby się nie narobić? Chyba tak. Tu musi być chyba minus 90. OK. I tutaj, jak jest global, to obracacie sobie. I tą dłoń trzeba tak tutaj dostosować, żeby ona po prostu była symetrycznie też wokół tego punktu łapania i żeby to jakoś tam wyglądało. I też, jak już to zrobicie, to też trzeba pamiętać, żeby znowu wrócić do tego obiektu, gdzie robicie te pozy i zapisać sobie te pozy. No i macie te pozy dla kubka już zrobione, teoretycznie. I ja teraz spróbuję to sobie uruchomić. Aha, jeszcze jednej rzeczy nie ustawiłem. Pozy są, ale trzeba odklikać tutaj na Interactable na tym kubku, żeby tu jest ukrywaj dłoń przy łapaniu. No to jeszcze raz. No i mam takie podnoszenie kubka. No i można się po prostu w ten sposób bawić. I to jest bardziej takie już. No, bardziej imersyjne, o, takie podejście jest, niż takie, że dłoń gdzieś znika. Dobra, czyli to mamy, pozy mamy ogarnięte.